Dziesięciolecie Polski w Unii Europejskiej świętuje dziś Augustów. Z tej okazji na rynku w centrum miasta można posłuchać muzyki i spróbować tradycyjnych potraw poszczególnych unijnych krajów. Większość miast świętowało wczoraj, a my otwieramy kolejne dziesięciolecie Polski w Unii, mówi Kazimierz Korzuchowski, burmistrz Augustowa. Myśmy sobie pozwolili otworzyć nową dziesiątkę, a więc wchodzimy w nowe dziesięciolecie do Unii i dzisiaj w Augustowie jest taki piknik europejski, troszeczkę związany ze świętem flagi. I chcemy też pokazać, co dzięki Unii mamy, a co może straciliśmy. Tradycyjne potrawy przygotowali lokalni restauratorzy, którzy na zaproszenie samorządu aktywnie włączyli się w organizację pikniku. Jest mąka, oryginalnie włoska, i mnie jest focaccia, jest mąka włoska, rozmarino, sól, oliwa extravergin, Cisco. Zaproponowano nam udział w tej akcji pod tytułem z okazji dziesięciolecia wstąpienia do Unii Europejskiej. No i skorzystaliśmy bardzo chętnie z tej okazji, ponieważ chcielibyśmy zaprezentować oryginalną kuchnię włoską. Oczywiście było nam bardzo miło, że zwrócono się w końcu po tylu latach też i do nas z taką inicjatywą. To dzięki chyba tym związkom naszym gastronomicznym coś się zaczyna w Augustowie dziać i wiemy o tym, że mamy i kuchnię grecką w Augustowie i mamy nowego Włocha i mamy też możliwość pokazania to mieszkańcom Augustowa, jak powinna prawdziwa kuchnia smakować. No właśnie to są takie na zimno przekąski podawane w Grecji przed głównym posiłkiem. Dalmadakia, liście winogron, zawijana z ryżem, z nutą mięty. Oliwki oczywiście uważam, że najlepsze w ogóle z całej Europy. Kalamata z wyspy Kalamata pochodzą. Peperoni, feta.